Pokój i dobro. Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Niestety dzisiaj nie pobiegniemy do pustego grobu. Z wiadomych przyczyn jestem w Krakowie zamiast w Nowej Soli. O godzinie 10 otwieralibyśmy biuro zawodów i rozdawalibyśmy numery startowe. Już od 7 lat w poniedziałek wielkanocny odbywał się ten bieg do pustego grobu. Zgodnie ze słowami Ewangelii świętego Jana, gdzie czytamy: Zaprawdę zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Chcemy w tym roku tak inaczej, może tam, gdzie każdy jest, chcemy pobiec do pustego grobu. Ja pobiegnę tutaj po naszym ogrodzie, mam kółko 160 metrów, nie wiem, czy mi się uda wykręcić 10 km. Mam na nogach już ubrane buty. Zachęcam i zapraszam Was, jak tylko możecie gdzieś ruszyć się dzisiaj, nie łamiąc przepisów. Ale też chciałbym, abyśmy się spotkali, kiedy to wszystko minie, kiedy będziemy potrzebowali tak na nowo odkryć nadzieję po tym trudnym okresie. Nie chcemy rezygnować z tego biegu, chcemy go zorganizować w innym czasie, może na przykład przeddzień uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego, czyli 14 września, to będzie poniedziałek, 13 września moglibyśmy się spotkać. Proszę wchodzić na naszą stronę internetową i na fanpage na Facebooku Bieg do Pustego Grobu. Chcemy Was zaprosić i chcemy, by ten bieg odbył się w tym roku, pomimo trudności. Pozdrawiam Was serdecznie i niech nie gaśnie w nas taki duch walki sportowej, ale też chrześcijańskiej, bo przecież Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia w Nowej Soli.